No cóż, wielka Polska, wielkość której utożsamia się, definiuje się z tych czasów Unii Litewsko-Polskiej, tej sławy, mocy militarnej, reszta tej Polski, która właśnie rozpadła się przez pogardę, przez idiotyzm czynowników, szlachciców i reszta, wszystko to z historii nie trzeba powtarzać. Jak i teraz, ta wielkość niestety, a może i stety, to już samym Polakom definiować, na co oni stety lub niestety, no po raz kolejny została Polska ugięta przez Żydów, a lepiej powiedzieć przez Izrael. Ten Izrael, w którym Jarosław Kaczyński mówi, że antysemityzm to kiedy na Izrael coś tam krzyczą i ganią. Teraz ugięta Polska przez sankcje, przez reszta, przez związki te, które ma Izrael po całym światu, nie tylko Izrael. Niektóre państwa też tam tym, no ale ci państwa, które tym niedowolne, im napluć. Oni tylko idą tylko w obszarze domówień, korzyści jednego kształtu gnać na Polskę przez to, że oni lewacy. Ale sami ci lewacy godują kształtem, wychowują dzieci właśnie nie przez pedalskie, gejskie parady równości i resztę. Oni ich kształtem normalnym wychowanie. A nam nawiązują taki tryb. Lewacki i reszta. No dobrze, to nie dotyczy tej ustawy, która ugięła polskich polityków, ugięła Polski, ale antyukraińską, antybanderowską, antyupowską i resztę, antypowstańską ukraińską ustawę, ona zostawiła za przyczynę zbrodni banderowskich, to kogo trzeba ukarać? Win, wolność i niepodległość, a kopców, którzy powiedzieli temu rządu londyńskiemu au wiedersehen, my już tu sami jak toś tak z upowcami dogadamy się, jak z komunistami walczyć, a nie przez wasze kurde pierdoły, przepraszam. Ja już od dawnego czasu wszystko rozumiem, że to prawie bez sensu wszystko to mówić. Jaki sens mówić to, kiedy Polacy większością pozostają się w tym zakresie paternalizmu strasznego, raboliepstwie, klękania przed władzą. Byli jaką władzą? Była to radziecka władza, miliony wychodziło i 1 maja i reszta, kurde. No patrzcie, teraz Ryszard Czarnecki, PiS, siedzi w szaliku piłki nożnej. No w szaliku symbolującym piłkę nożną. Święto piłki nożnej w Rosji, która zabiła 96 polskich patriotów, dzięki którym, blaków, coś tam przekręciło się nie tylko w dupie, sorry, a i w głowie. Nie tylko gówno przekręciło się, a i mózg, który gdzieś tam przebiła światłem boskim do tych dusz ciemnych, postradzieckich, które sprzedawali i będą sprzedawać, jak im codziennie i nie mów, że to sprzedawczynie. Oni po raz kolejny będą to sprzedawali również jak i w Ukrainie. To postradziecki związek, który nic nie rozumie, kiedy jego na to nie naprawiasz tam reszta. A kto będzie naprawiać? Ryszard Czarnecki, który siedzi w szaliku piłki nożnej, święta piłki nożnej, który w Rosji mundial teraz. Mundial w bramy zabitych 96 polskich patriotów, w duszy ich, kurde, mundial. A kiedy ten mundial był, kiedy ich eksplodował Putin? Dlaczego ty nie biegł z tym szalikiem wtedy na miejsce eksplozji tego samolota, Tupolewa? No dobrze, rzecz wiadoma, że
wczoraj Polacy wybierali Tuska większość i dlatego Putin i wykorzystywał i będzie tak wykorzystywał i Polaków, i Ukraińców, bo to łachatron zbierowisko-dębowych idiotów, które łasy na hazard, łasy na pogardę. Dlatego i Związek Radziecki, i Carski Imperia, i reszta wykorzystywała ten lud nieszczęsny dla swoich zabawek politycznych i reszta. Bo Polacy wybrali, kurde, tego Tuska, który z Putinem bezpośrednio załatwił Polaków, elity państwa. No potem była Jolanta Brzeska, afery i reszta, to co zasłużyli wtedy Polacy. I teraz przez to, co Ukraińcy swoim krwią bronią tych Polaków, ich polityki, bo Putin zajęty teraz Ukrainą. Oni z Żydami zdradzają Ukrainę. Ta Ukraina, która i tak w środku Ukraińców, będąc tymi Ukraińcami, którzy, jak i Polacy, Związek Radziecki nie może siebie wyrzucić, ten rząd judomafia, poroszankowski, zdradziecki, ten korupcyjny. Jak również i Polacy nie mogli wyrzucić z dwie kadencje i trzecia, dziesiąta byłaby, gdyby nie Majdan, gdyby nie banderowcy, czy gdyby nie upowcy, gdyby nacjonaliści ukraińcy nie zaczęli powstanie. I teraz, kiedy Ukraina słaba, oni z Żydami domawiają się, Żydom skasowują tą uchwałę, ustawę, a Ukraińcom pozostawiają. O kurde, gdzie słowiańska jedność, Polacy, chrześcijańska, dla kogo? Dla rabinów, dla antychrześcijan, którzy zabij go, zabij, Chrystusa naszego Boga wszechmogącego, krzyczeli i którzy i dopiero nie wierzą w kurde, w niego, chrześcijaństwo, to są antychrześcijanie. A Polacy, chrześcijanie, przeciw swoich chrześcijanie, braci, którzy walczą z terrorystą, głównym Putina, robią takie gówno. Kurde. I niestety Polska tym samym również udowadnia i sobie, swoim mieszkańcom i całemu światu, że ona ugina się. Cisza staje się. Cichutka. Tylko przed naciskiem, przed silnymi, żadne zasady, pryncypy nie działają. I tak świat z tego robi też wnioski, że z Polskiej trzeba tak, sadomaza, kurde, jak Związek Radziecki. Wtedy ona rozumie, wtedy ona cicha staje się, wtedy ona ugina się i zaczyna być posłusznym państwem. I Polacy razem z tym państwem też wsadzają się, wracają do swoich tych radzieckich korzeniem, klękających się. Tak im bardziej podoba się, bo sami oni w świecie, jak widać, nie mogą. Oni mogą tylko zdradzać, oficjalnie pluć na słabe państwa, które walczą z ich wrogiem również. Z wrogiem Polaków, z wrogiem kurde demokracji, z wrogiem okupantem i rozbiorowcem Polski. A jej na to napluć. Główne salwetka, żeby była, w razie czego, tego. I takie to my mamy na dzień dzisiejszy mentalność taką polską, niestety. O czym i mówimy, żeby ta mentalność jak to tak naprawiała się razem z Duchem Świętym, z dopomogą Ducha Świętego, dzięki Bogu. I jaką by prawą, prawdziwą, rzeczywistą, ultraprawą, prawicową, po prawej ręce Jezusa Chrystusa, prawicowa, dzisiejsza prawica polska nie nazywała siebie, to wszystko jedno, sam tryb, sam ruch, działalność, zasady myślenia, mentalność pozostaje się radzieckim lub postradzieckim. Sama walka, zasady tej walki i, jak mówię, ruch myśli, sam jeszcze radziecki, na zasadach behawioryzmu radzieckiego,
lub z II Rzeczypospolitej, w której Francja i Anglia umówili się z Polską walczyć i bronić Polski w razie czego, ale potem widzą, że kurde, sama ta Polska włazi razem z Hitlerem w Zaolzie do Czech i zajmuje to Zaolzie. Ну, як би свої етнічні терени, так, курди, такий сепаратизм, але на чим? За рахунок чого? За рахунок слабої Чехії. З Гітлером нападли. Так, ну, курди, такий теж трип заховання ментальності. За рахунок слабих, як хієна нападач і ділич. Ділич добич. Власне сам Маршал Пілсудський кедись вибачив, що зрацаєнс до Семена Петлюри, що шкода, що так з тим Україном стало, що. Власне же шкода, курди. Же Голодомор 10 мільйонів згинуло українців, же жиді керували, зажонзали тим Голодоморем знищення християн, слов'ян, українців. Так, жалко. Так, хто це буде жалко, так, курди. А потім шкода і жаль була самим польським, яка теж została заведена через такий сам трип заховання, як і вона проводила люб з Україною, люб ще з слабими панствами. Так і з ньом теж постемпіли. Бо так і свят, курди. То значить для Франції, Англії обіцянка, цацанка значила то, що який сенс віддавати драгоценне життя за польським, за поляків, яка та Польська разом з Гітлером кнує і шахер-махер проводить. Проводить інтереси територіальні, як вони зачнуть за польські вальшуть, а разом потім з Гітлером Польська їх вроби. І так і балаган містити став, чим з тими, хто беззасадні себе поводжує на арені міжнародовій. За тих ніхт не спіше життя віддавати своє, драгоценне. Тим більше, що самі поляці за себе не хочуть життя то віддавати, не хочуть творити територіальну самооборону. Хочуть тільки вибирати, яке військо у нас мабуть, куди, американці, канадичиці, немчури, немці, шваби, ні. І не чи-чи-чи, нех у нас бендом за нас крево даємо, вальчим. А ми там щось будемо мислити, ми ж політична нація така, куди. Ну і мислі, емоції пройшли, і зараз сам час задбач о хоноже своєї нації, народу, Польщі, як панства, полякам, всім нормальним полякам, і удоводніч нарешті цілому святу, собі, щоб вони були не жекоми бандеровські пристемства, а вони були речевісти, щоб то переконано було для українців, бо не сам глупий народ українців, вони розуміють, де там правда, де документи, де не фабулярні пердови, бздети, вимишльоні через псевдобадачі, через пропагандистів, таких самих, як і жиді, які вішають всього, цілий той непотріб, всього кламство, вішають на всіх, як рівніш на поляків, на українців, на будь-кого, на кого можна повісити, хто сам слабий, на того і вішають всього то кламство. Як ми бачимо з історії, як ми бачимо з чистощі, курди, поляці притлумачили жидовське кламство. Зараз ми наочні їх бачимо. Для того і самим тим речевістим подачам на тилі трудно, що праві неможливі удоводніч щось зрозумілого. Як не можу удоводнити, що ми зараз, курди, пхнемо фабулярні речі, пхнемо важних людей панства, актору, пердолу, дебілів ружних тих через комуністичні шановані люди міста, шановані люди воєводства, шановані люди панства, такі влехваленця, болік, курди,
przyjechali, wszyscy jego szanujmy, wszystkie on, co nie pierdnie, wszyscy jego, o, dawajcie wąchać, kurde, jego bzdety. Takie, tacy szanowane ludzie państwa, jako marionetki reżimu, żeby bez tego wszystkiego bzduru, bzdectwa, bez tych pseudoautorytetów, autorytarnych autorytetów w kłamstwie autorytarnych, tam Semaszki, różne tam Isakiewicze, który przykrywkę znaleźli swoją charytatywną działalność nad crippled, nad niepełnosprawnymi, żeby wyglądać, kurde, tak, poważnymi ludźmi państwa, żeby kłamać i pomagać, dopomagać Rosji zbrodniczej putynowskiej, tępić i sprzedawać, jak Żydzi, Ukrainę. Braciów, dla kogo nie braciu, to już wybór, ale braciów chrześcijan, Słowian. I jak Żydzi nie chcą uznawać, przyznać się, że było nie tylko Sonderkommando z żydowskiej strony, którzy palili w piecach swoich obywateli, którzy nie tylko służyli, którzy były zmuszone pod zagrożeniem śmierci palić swój naród żydowski w piecach, a i również była policja żydowska, kapo, to Żydzi nie chcą przyznawać, uznawać to. Również tak i Polacy również nie chcą z 20 lat przyznać się, uznawać te zbrodnie popełnione nad Ukraińcami. Obozy, lagry koncentracyjne, nie tylko tam w Berezy Kartuskiej, tam w Beszczadach, w innych miejscach i również działania już w II wojnie światowej. Po zabiciu Ukraińców takich wypadków znacząco więcej niż jak twierdzą Polacy z polskiej strony, niż jak twierdzą Polacy, którzy w ogóle zamykają na to oczy, na zbrodnie Polaków przeciw pokojowych obywateli, dzieci, kobiet ukraińskich. Zwyradniały wymordowania. Nie tylko jako zemsta. Te wymordowania zaczęły się z 42, z 41 roku. Razem z tymi BH, razem z tymi, kurde, granatową policją pod zarządem Niemców. I tego Polacy o tym milczą. A to już poniżej pasa, bądź jakiego badawczego, ekspertnego, politycznego. To po prostu oszustwo, obłuda i kłamstwo z tej strony politycznej, tak powiedzieć, polskiej, przez którą tylko propagandę Polacy zwykle doznają się, uznają, dowiedzają się, w czym sprawa w ogóle. Oni nic nie wiedzą, zwykle Polacy. Oni znają tylko z fabularnych lub z preparowanych filmików tego Isakiewicza, Komuchy, o którym Anna Walentynowicz mówiła, że on, kurde, śpiech, śpiący, Komucha, kurde. No i nareszcie, dawajcie kiedyś to zaczniemy budować tą nację nową, polską lub w Ukrainie, ukraińską. Nie na podstawie, jak mówił świętej pamięci Jan Paweł II, nie lękajcie się. To co on z sufitu to mówił, tak? Jakieś tam lękanie, jakie lękanie, to solidarność. Kilkanaście tysięcy, a reszta to tylko tak, dla galoczki, niby to solidarność. A rzeczywistą walkę prowadzili tylko jednostki, reszta to tylko wąchali tam obok, siedzieli około telewizorów i przeżywali, zamiast milionami nacierać, wychodzić na ulicy, również to samo i w Ukrainie. To kiedyś nareszcie trzeba zacząć budować tą nową nację, nie na podstawie fabularnych, idiotycznych, ultra-pseudoprawo-radykalnych lub lewackich, również gejowskich podstaw. Kto to zacznie budować? Kto? Kiedy ludzie i dopiero siedzą w tym bagnie mentalności postradzieckiej i tryba myślenia tego postradzieckiego. Horror. Sympathy just doesn't mean that much to me. Compassion's not a fancy.